Skład Rady Nadzorczej Wodkana został rozszerzony i liczy obecnie nie trzy, a cztery osoby z poprzedniego składu. Pozostali Michał Kosentka oraz Marian Rańczuk. Na dwa pozostałe stanowiska zostali powołani Henryk Makowski i Cezary Wachecki. Obaj dotychczas zasiadali w Radzie Nadzorczej Sanikomu, spółki komunalnej, która 1 stycznia została połączona z pgm -em. Na dzień dzisiejszy nie powołano przewodniczącego Rady Nadzorczej Wodkan. Dotychczas ani spółka, ani Urząd Miasta oficjalnie nie informowali o tych zmianach oraz o powodach, ich wprowadzenia. Również biuletyny informacji publicznej nie zostały zaktualizowane o nazwiska nowych członków tej Rady. To nie pierwsza sytuacja, w której władze miasta nie informują o zmianach w spółkach. Podobnie na początku roku było z informowaniem o zmianie na stanowisku prezesa w największej spółce komunalnej pgm -ie. Trudno nie odnieść wrażenia, że informowanie o ważnych wydarzeniach jest celowym działaniem władz miasta.